Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tata Steel 2022, bardzo silny turniej arcymistrzowski, w którym bierze Jan, udział Jan Krzysztof Duda, Magnus Carson, Karuana, Mamed Jarow, Dubow, bardzo silni arcymistrzowie. Wszystko jest w opisie, kto w tym turnieju bierze udział. Moi drodzy widzowie, bardzo ciekawa partia, arcy ciekawa, agresywnych zawodników. Danił Dubow kontra Mamediarow. no to zawodnicy, którzy e, kochają ostre szachy i spotkali się właśnie przy szachownicy w bardzo ciekawym debiucie i zaostrzyli pozycję na tyle mocno, że naprawdę jak się oglądało to na żywo nie wiedziałem w ogóle o co chodzi w tej pozycji e, piękne szachy niesamowita gra no, można by tutaj wiele e, fajnych e, zdań powiedzieć na temat tych zawodników i na temat ich gry no przejdźmy od razu do rzeczy zobaczmy jak to wszystko się toczyło otóż e, d4 tym ruchem zaczął Daniel Dubow d5 odpowiedział mamy Diaro c4 Posunięcie c6, obrona słowiańska nam się tutaj szykuje. Skoczek zagrywa na f3, skoczek f6 to są normalne ruchy, skoczek c3, posunięcie e6. I tutaj Dubow wybiera um, ruch rzadko spotykany, posunięcie g3. Silnik tego posunięcia nie lubi, ale zwykle bywa tak, to znaczy nie lubi, nie lubi. No to jest pozycja jeszcze w porządku, normalna pozycja, tak można grać. Chodzi o to, że Dubow wybiera takie pozycje, stara się wybierać takie warianty, które są mniej utarte. Bardzo y, potrafi grać w szachy nietypowo. Stara się szukać nowych idei. No i nie od parady wiemy, że. E, też e, występuje w zespole Magnusa Carlsena i przygotowuje go do między innymi przygotowywał go do Mistrzostw Świata z Nepomniacim, ale to już inna historia. E, zwróćmy uwagę raczej, jak oni grają. Tutaj to jest ważniejsze dla nas: e, bicie na C4 nastąpiło, no i koniec G2. Białe świadomie oddały Pionka. E, tak, a czarne tego pionka będą chciały bronić. B5 i od razu w tym momencie skoczek E5. Pojawia się już pierwszy zgrzyt na szachownicy, gdyż grozi wzięcie pionka na B5. Zauważmy, goniec świetnie działa. Grozi też wzięcie pionka na C6. Na co czarne odpowiadają posunięciem A6, co jest ciekawe. Tutaj można zagrać jak najbardziej Hetman B6 y, lub skoczek D5, żeby blokować gońca. Lecz y, ruch A6 jest. Bardzo sprytnym posunięciem na wyższym poziomie, właśnie to nam może troszeczkę podpowiedzieć, o co tutaj chodzi. Znaczy, analiza może nam podpowiedzieć, o co tutaj chodzi. W każdym razie, ruch A6 jest po to, żeby wzmocnić ruch B5. I teraz nastąpiła roszada ze strony Dubowa, czyli rozwój na pierwszym miejscu. Ale czy można wziąć pionka na C6? Otóż powiem tak, wziąć można. Tylko, że czarne mają tutaj arcy ciekawą odpowiedź pod tytułem Nie bicie absolutnie, tylko Hetman B6. To się wydaje groźne, że tutaj jest otwarta diagonala i zaraz wisi wieża, ale nic bardziej mylnego. Jeżeli białe biją na B8, to zbijamy wieżą i pozycja czarnych jest w porządku. Tutaj pionki 3 są bardzo wysunięte. W każdym razie to jest około równości, co kto lubi. Tutaj bardzo łatwo grać też właśnie goniec B7, bardzo łatwo wyprowadzać figury, to jest ważne. A jeżeli w tej sytuacji skoczek by uciekł na E5, to goniec B7 i tutaj. Pozycja również jest bardzo, bardzo dobra dla czarnych, jeśli chodzi o debiut. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj po posunięciu A6 Dubow, no nie ma opcji, że tam upraszcza grę, tylko bardziej chce skomplikować. Najpierw rozwój figur, czyli Roszada, goniec B7 i posunięcie B3. No, takie kontrowersyjne zagranie po raz kolejny. To mi się niezwykle podoba, gdyż no, stara się bardzo, bardzo mieszać w tej pozycji. Dlaczego ten ruch jest kontrowersyjny? Dlatego, że jest b4, tak poszło, poskoczek a4, jest c3. Mogłoby się wydawać, że te pionki są bardzo mocne, i tak też, też tak to można interpretować. Tylko zawsze jest coś za coś. Jest pionek więcej, taki klin na C3. Jak dojdzie do końcówki, dużo figur wymienimy. No to jasne jest, że czarne tutaj wygrywają pozycję bez, bez problemu. No ale figur jest dużo, i skoczek od razu zagrał na C4. Okazuje się, że tutaj jest bardzo ciekawe pole na B6, które może tutaj fajnie sobie działać. No Faktycznie można by tu zagrać skoczkiem na d7, ale jednak czarne grają jeszcze lepiej i a5. Zawodnicy tej klasy, ja muszę przyznać, że mają świetne wyczucie pozycji. Ciekawy jestem, czy Mamediarow te pozycje miał na szachownicy w domu przeanalizowane Dubow. Na pewno. A tutaj czarnymi, no trzeba bardzo, bardzo uważnie grać. No i w każdym razie, po ruchu A5 jest ruch A3. Próba troszeczkę rozbicia pionków. Absolutnie nie można wybić, bo białe by stały fantastycznie. Te pionki by już poleciały. No, i po ruchu A3 e, tutaj e, goniec zagrał na A6. Ja tylko zwrócę jeszcze uwagę, czy można skoczkiem zagrać na B6 zaatakować wieżę. To się narzuca ale to nie jest dobry ruch, bo wiesz, zagrywa od razu na A6 i skoczek musi wrócić, nie ma innej opcji. No więc ym, w tej sytuacji A3, goniec A6, zawsze jakaś tam próba wymiany skoczka zadziała. Goniec F4, ostatnia figura wchodzi do gry, to mi się niezwykle podoba. Że, zobaczcie, że, mam, że Dubow zostawia w ogóle pionka, którego można tutaj zbić. E, tu już się dzieje naprawdę niezły kosmos, e, trzeba przyznać, ale e, e, Azer Gra tutaj naprawdę niezwykle dobrze. Goniec B5. Goniec nie dość, że broni, to jeszcze tutaj uderza w dwa skoczki. No przede wszystkim skoczka A4 przy okazji, więc jeszcze więcej jest do analizowania. I w tej sytuacji. Dubow zagrał E4, a jeżeli by zagrał skoczkiem na przykład na B6, co się teraz może właśnie narzucać, to powierza A6 i na przykład A4 taki ruch się może narzucać również. To tutaj byśmy spokojnie gońcem zbili na C4 a, i skoczek by zbił na C4. Pozycja nadal jest dla czarnych. Myślę, że w porządku. Ta wieża dobrze kontroluje te pionki. Niezwykle pozycja zwariowana, ale fajnie, że skoczek na D5 ma opcję również, no. Co kto lubi, jak miał wybierać, którym kolorem chciałbym grać tę pozycję? No, wolę białe, mimo wszystko, mimo że silnik ocenia to na -1 i -2, około czyli duża przewaga, powiedzmy, czarnych. Jednakże, no właśnie, zwróćmy uwagę, że w tej sytuacji po A4. Jakby na przykład wieża chciała zbić tutaj skoczka, no ale ten ruch niestety nie jest już najlepszy, z tego względu, że białe by wybiły, wieża by mogła wybić i goniec B8 i tu są wielkie straty, bo wieża bije B8, jest goniec na C6, bardzo dużo liczenia na samym końcu Dużo ciekawych zagrań No tu król e7 obowiązkowe w zasadzie I pozycja jest no, wygrana dla białych Bez żadnych problemów Tu zaraz wchodzi wieża i tak dalej no, Trzeba bardzo, bardzo uważać Goniec b5, okej okay. Posunięcie e4 nastąpiło w partii teraz Goniec zagrał na e7 Skoczek teraz zagrał na b6 Teraz to yy, ma większy sens yy, Z tego względu dla czarnych ma większy sens, bo tu jest E4 i goniec jest zablokowany. Nie ma na końcu bicia tego pionka na C6. No, bardzo złożona pozycja. Oczywiście, dosyć trudna, powiem szczerze, w analizie mi również niełatwo się to do końca analizuje, bo jest tak skomplikowana, że trzeba bardzo, bardzo uważać. Powierza A6. Pionek zagrał na A4. I wieża teraz zbiła na B6. Zobaczcie, ten sam wariant następuje. Pionek wybił gońca i wieża wybiła. No i właśnie widzimy teraz, może to się bardziej rozjaśniło w tym momencie, że pionek E4 blokuje tutaj właśnie tego pionka i nie ma tego wariantu z biciem na B8. Bo tam na końcu no, goniec przez pionka nie może przecież przelecieć i zbić tutaj na C6. Wieża zagrywa na A2. Bardzo taki ruch, no nietypowy, ale logiczny. Raz, że zatrzymujemy trochę piona, a dwa, że Hetman znajduje takie ciekawe pole na A1, mimo takiej blokady, takiego klina, ale głównie tutaj chodzi o tego pionka A5. Roszada ze strony czarnych. Hetman właśnie zagrywa na A1. No, ten ruch jest taki, no znowu kontrowersyjny bardzo mocno. Silnik strasznie tego ruchu nie lubi, ale zobaczcie, Dubow kompletnie oddaje wszystkie pionki. Czyli tutaj pionek D4 nie ma dla niego żadnego znaczenia. Mamediarow bierze tego pionka, liczy warianty, liczy tutaj odpowiedzi białych. Na co białe wieża D1? No, maksymalnie te figury zaczynają grać, ale czy to wystarczy? To jest właśnie ciekawe. Hetman A7 i Skoczek zbija na A5. No, w końcu białe tutaj jakiegoś pionka odzyskały, ale no właśnie, no właśnie, jak tu się zachować? strasznie trudna pozycja, bo jeżeli skoczek zaraz tu wróci na C4, to mogą, mogą być skoki na D6, wieża dobrze działa, goniec dobrze działa ale to się tak zawsze łatwo mówi, intuicyjnie może się podobać ale na konkretach to wszystko bazuje, goniec C5 moi drodzy niczego się tu Azer nie boi, zobaczcie, że już się zaczyna niezła akcja, w ogóle jestem w szoku ta pozycja no jest bardzo, bardzo ostra, bo tak tu jesteśmy na związaniu, tu jesteśmy na ataku Skoczek odchodzi za chwilę i atakuje tutaj hetmana dwa razy. I jak się zachować? No właśnie, zobaczcie. Skoczek w partii zbił na c6. Na co? Czarne odpowiedziały biciem na f2 i cały myk polega też na tym e, z szachem, że jak odbijemy tutaj na f2 wieżą, wybijamy hetmana, tutaj może nastąpić szach, żeby nie stracić skoczka. Król h8. E, no w ogóle wieża bije na a1 i ja nie wiem co dalej. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Można sobie poanalizować Armagedon. No, ale w tej sytuacji, tutaj jeszcze lepiej wam powiem. Tutaj już dostrzegam. Po biciu na F2, jest po prostu bicie na C6. To jest lepszy wariant. Faktycznie, bo tu skoczek broni na A7. No. Ma sakra. król zagrywa na H1, napięcie się dalej tutaj klaruje, trzyma się to napięcie Hetman B6 i teraz goniec zbił na B8 jeżeli zbiłby skoczek no to jest ruch E5 i tę figurę odzyskujemy, tutaj czarne są bardzo dobre, tu się wszystko bardzo dobrze trzyma, no więc goniec postanowił wybić na, na B8, Hetman zbił na C6, zauważcie, tu wisi goniec tutaj jest pod związaniem Hetman znowu, jakieś E5 grozi, na szczęście jest skoczek na D5. Masakra. Tutaj koniec y, kolejny wisi. No dzieje się. Właśnie E5 zostało zagrane i skoczek E4. W ogóle, o co chodzi z tym skoczkiem E4? Nie wiem, co miał w zamiarze. Tutaj mamy diarów, ale skoczek prawdopodobnie po jakimś odejściu gońca może zrobić widły na F2. E, takie pewnie tutaj są opcje, ale zobaczcie, że skoczek też jest, no tutaj. Po, powiązany. E, bardzo odważna decyzja. E, można byłoby zagrać skoczek D5. E, zdecydowanie lepsze posunięcie. Silnik rekomenduje, dlatego że goniec, C, goniec D6 i goniec C5, ale to było dosyć trudne pewnie do obliczenia dla człowieka, z tego względu, że oddajemy jakość. I po wybiciu na F8 goniec wybija na F8. No i m, tę pozycję trzeba było dobrze ocenić. Kto ma lepiej? No to dwa pionki za jakość. To jest na pewno dobra pozycja czarnych. Mogłoby na przykład jeszcze nastąpić wieża A8, żeby tam związać. To szybko gramy G6, aby królem uciekać. I na przykład Hetman by wtargnął do obozu przeciwnika, no to król G7. Jeżeli wieża F1, to jakieś ataki, zobaczcie, mogą następować, ale to wieża B7 i wszystko się broni. Ja myślę, że ta pozycja była już bardzo dobra dla czarnych. Dziwię się, że Mamediarów takiej klasy zawodnik tak nie zagrał, ale wydaje mi się, że no właśnie ta gorąca krew, ta chęć rozegrania przepięknej partii i zagrania skoczek na E4 to spowodowało. No ten ruch troszeczkę daje stabilizacji białym, dlatego że. Goniec d6 z atakiem na wieżę i wieża d8. Jednakże zwróciłbym tutaj uwagę na jedną e, bardzo ważną rzecz. Można by było znowu zagrać inaczej, trochę lepiej dla czarnych, mianowicie goniec na e3. Tak e, można by było zagrać cały czas z poświęceniem tej wieży i jakby było bicie na f8, to można by było wtrącić c2. W ogóle. Jestem w takim szoku w tej partii. Piękna partia współczesna. Naprawdę gratulacje i dzięki tutaj zawodnikom mamy taki świetny spektakl. Po tym ruchu widzimy, że tutaj skoczek chce wejść niezbity przez wieżę. No, bo nikt nie lubi takiego skoczka na F2, który atakuje nam obóz. No, i tutaj wieża E1 na przykład mogłoby być zagrane. E, I w tym momencie, no tak, skoczek F2, no to trzeba uważać, e, bo król G1 i tu wisi Hetman. I na przykład na spokojnie król F8. Dosyć trudne ruchy, dosyć ciężko to wszystko policzyć, dlatego że wieża A8 wchodzi. Tu się boimy o króla. Ale zwróćmy też uwagę, że na przykład, jak e, wiem, że ja tak skaczę z wariantu na warianty, ale na przykład po biciu na E3 e, Można e, powiedzmy Może ja przestawię Można zagrać w, e, pionkiem na C1 i wygrać partię To trzeba bardzo, bardzo uważać Na przykład po e, Biciu, po, po zagraniu wieża Na A8, król E7 Wieża A7 No to ten ruch też jest taki dosyć odpowiedzialny Bo widzimy, że tego goniec może zbić No dużo się dzieje W każdym razie jedna z lepszych opcji dla białych To wybicie na C2 no i po tym posunięciu tutaj Hetman oczywiście tego pionka by odbił, szach mógłby nastąpić, król E7 i dosyć upraszczający ruch goniec E4 i Hetman mógłby wrócić, no żeby trochę chronić króla, a jakby wieża zbiła na E3, no to szach. Król G2 i bicie na E3. Mega kosmos, mega warianty. No w każdym razie myślę, że ta pozycja byłaby nadal dla czarnych bardzo dobra. Z pionkiem więcej, z różnopolowymi końcami. Król nie jest aż tak źle ustawiony. Tutaj ciężkie figury dobrze to koordynują. No, ciężko się doliczyć. Naprawdę, to nie jest takie łatwe w partii szczególnie. Pogoniec D6 wieża zagrała na D8, i w tym momencie wieża zagrała na E2. Trzeba przyznać, że najlepsze ruchy w tej pozycji już robią zawodnicy. Bardzo dobre, silnikowe, jakby mieli tutaj procesor w głowie. Posunięcie F5. No ładnie, tutaj jest ten skoczek wybroniony. Trzeba też uważać na takie posunięcia jak goniec bije 4, abyśmy tutaj wzięli gońca. Ale po wybiciu na przykład na E4, wieża bije F2, jest E3. No i w ogóle tu leci wieża. Tutaj widzimy szach. No kompletnie trzeba w tej taktyce bardzo uważać. Po F5. Bicie w przelocie nastąpiło e, i posunięcie w ogóle C2 z kosmosu, co tutaj się wyrabia, ale teraz pragnę e, koniecznie zwrócić uwagę na jedną odnogę. Po biciu w przelocie e, Mamed Yarow, e, mógłby zastosować ruch wieża D6. E, od razu powiem, że tutaj ten wariant prowadzi do remisowej końcówki. Ale bardzo ciekawe, i jeszcze z pułapką taką pewną, powiedzmy, czy tam y, próbą pomyłki. Po tym ruchu, na przykład, goniec E4 i wieża z y, piątki na D5. W ogóle bardzo trudne posunięcie. Bardzo trudne, no bo kto tak o zdrowych zmysłach oddaje wieżę, ale z drugiej strony, jak odbijemy, to tam pionek idzie, idzie, a tutaj jest zawsze szach z odsłony. Kompletnie zwariowana gra. Powieża y, na F2 na przykład. No, tutaj już przegrywamy, prawda? No bo wieża bije d1. No więc w tej sytuacji zamiast wieża f2 trzeba zagrać wieża f1. No i na przykład goniec na b6. Pionek bije na f7. Hetman b5, aby zejść ze związania i próbować atakować. Powiedzmy, też hetman atakuje wieżę przy okazji i powierza f8 szach król bije hetman f1. A tak z jednej i z drugiej strony. Lecz po wieża d1 Tutaj białe musiałyby grać na wiecznego szacha. Wieża F8, król H8, wieża F8 i tak dalej. Tylko, że po wieże F7, jak czarne by się pomyliły i zagrały królem na H6, jest mat w 6. Jestem ciekawy, czy znajdziecie, można spróbować zatrzymać materiał i spróbować swoich taktycznych sił. Otóż po tym ruchu trzeba zbić na H7, król G5, H4, król G4, wieża G7. Król wraca na H5, to są jedyne ruchy czarnych. G4, bicie na H4, wieża H2, zobaczcie tu wszystko wisi, Hetman w ogóle nie, nie, ma nie jest w stanie dobrze grać. Król G3. I jest szach i mat na H3 wieżą. Masakra. To by było piękne, jakby tak nastąpiło. No, ale zawodowcy, zawodowcy C2 nastąpiło, dlatego Mamediarow też tak stara się dalej mieszać w tej pozycji. Po ruchu F7, król oczywiście odbić musi. I powierza F1, wyobraźcie sobie, że panowie zgodzili się na remis. Mega zwariowana partia, a tutaj mamy remis. Dlaczego ten remis jest? No w tej sytuacji najlepsze ruchy dla czarnych to. E powierza F1, do dorobienie Hetmana i tutaj no oczywiście jak Hetman wybija, no to wybijamy, odciągamy wieżę od związania, więc na przykład jak wieża od razu zbija, no to Hetman zbija na D6 i tutaj goniec jak zbija na E4, to goniec może zagrać na D4, Hetman B1 i tak dalej. Pozycja czarnych w tej sytuacji byłaby minimalnie lepsza, minimalnie, bo jest pionek więcej, ale przy różnobarwnych gońcach, przy takiej grze, która tutaj na szachownicy była to myślę, że taki remis to jest takim dosyć uczciwym wynikiem, fajnym po pięknej walce. Remisy nie muszą być nudne, to jest naprawdę ciekawe. No cóż, będziemy się przyglądać tym mega ultra agresywnym zawodnikom. No i do zobaczenia dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam.